Jak przygotować, jak ugościć kupującego u siebie w domu, jak stworzyć taką atmosferę, żeby on się czuł jak y, właśnie u siebie. Stąd chodzi o to odpersonalizowanie całego wnętrza, żeby chować swoje prywatne zdjęcia, rzeczy, że, że jak rodzina wchodzi, żeby nie było zapachów właśnie z kuchni, zwierząt. Dzień dobry Państwu serdecznie witam na moim wideo podcaście Nieruchomości bez ściemy, pogadanki, ułanki, tym razem koleżanki. Zaprosiłam do studia Magdę Uszycką, agentkę nieruchomości, dosłownie agentkę z terenu Katowicko Krakowskiego. Zgadza tak się. możemy powiedzieć. Tak. Zanim przejdę do rozmowy i do przedstawienia Magdy, chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim moim patronom, którzy udzielają się finansowo na Patronite. Zachęcam do dalszych wpłat do rozwoju tego, co tworzę, abyście mogli wspierać mój zespół, który pomaga mi w tworzeniu mojego kanału. Serdeczne dzięki. Magda Uszycka, skuteczna agentka i pośrednik nieruchomości na rynku katowicko-krakowskim. Witam Cię serdecznie, Magdo. Witaj, Aniu, bardzo dziękuję serdecznie za zaproszenie, bo z Anią się już troszkę znamy. Chyba się poznałyśmy kiedyś na śniadaniach, tak? Nieruchomości. Nie, ja Cię nie? pamiętam z tego, że zhandlowałam Ci flipcharta. Boże, faktycznie tak było, ale to nie było takie przez przypadek, tylko faktycznie znałyśmy Myśmy się, już się jako pośredniczki. Tak, się znały jako pośredniczki. Ja potrzebowałam doposażyć wtedy swoje biuro. Tak, faktycznie i. A Ania ja rezygnowałam z, ze współpracy z innymi moimi y, pracownikami. Wtedy zdecydowałam się na pracę y, samodzielnie. Y, Brzydko słowo powiem, pozbyłam się, raczej kończyłam współpracę z moimi y, pracownikami. Wtedy poznałyśmy się w Katowicach, tak? Natomiast ja codziennie na ciebie patrzę, zawsze jak coś wstawiasz, zawsze patrzę na twoje oferty, y, ponieważ cieszę się, że jest jeszcze ktoś oprócz takiej wariatki jak ja. Y, znam jeszcze dwie takie, które w podobny sposób, jak to większość mówi, pajacuje. Przynajmniej ja dostałam ostatnio takie określenie, że pajacuję, ale słuchajcie, ja to kocham. I wiem, że Magda też tak robi. To znaczy, ja działam z werwą, ja działam tak jak potrafię. Faktycznie zwracam dużą uwagę na. używam, używam mediów społecznościowych w pracy. Facebooka, Instagrama to jest takie środowisko naturalne, w którym się bardzo dobrze czuję i dzięki temu moje oferty moich klientów docierają do swoich klientów i w drugą stronę jest tak samo. Bardzo lubię to co robię i no i tą energię w związku z tym chyba pokażu, wykorzystujesz wykorzystuję, Wykorzystujesz internet tak? w pracy po prostu. Ja jeszcze dodatkowo robię TikToki. Na poprawę humoru swojego głównie, ale też na pokazanie pewnych nieruchomości troszkę innym okiem. Ania, nie wiem, czy pamiętasz, ja TikToków teraz nie robię, ale to był w 2019 20 jak pandemia przyszła, to faktycznie weszłam do Wanny i kręciłam filmy, i to jest na YouTubie chyba się do Jak wyjadałam kiełbasę klientowi z lodówki i wszelakie takie rzeczy robiłam, ale to są takie śmieszki tak naprawdę, a tak naprawdę poważnie podchodzimy do swojej pracy. Ja doczytałam i... się na Twojej stronie takiego świetnego tekstu, że jesteś paracetamolem na ból klienta. <laughs> Powiedz proszę, według Ciebie, co to oznacza dla klientów? Bo wiesz, że paracetamol biorą wtedy, kiedy ich coś, coś im dokucza. To nawet nie ja powiedziałam, to kiedyś klient mi po prostu powiedział, pani Magdo, pani mi ból z głowy odejmuje, jak o. paracetamol, nie? I no ja użyłam tego faktycznie w, w swoim Ale to y, ciebie określa bardzo tak, ale, dobrze. Słuchajcie, nie tylko mnie, ale myślę agentów nieruchomości, akurat rozmawiamy w tym uh -huh. momencie o tej branży, osób, które zajmują się profesjonalnie y, tym, co robią i na tym nasza praca polega, żeby stworzyć drugie określenie, które spotka, z którym się spotkałam niedawno, powiedział, pani Magdo, pani jest takim menadżerem projektu. Mhm. Czyli, że ja jestem osobą, która zawiaduje całym procesem sprzedaży, na przykład mhm. nieruchomości, tak, że organizuje y, homestaging, zdjęcia, sesje, y, wszelkie materiały marketingowe, obsługuje, dom otwarte, no, to jest cały, cały wachlarz. proces, mhm. wachlarz rzeczy i jestem takim menadżerem projektu. I tak. być może to też ten klient miał na myśli, że zrzuciłam mu z głowy całą. No on da dał mi klucze, podpisaliśmy umowę, pani Magdo, proszę się tym zająć i jakby ta opcja też mi bardzo pasuje. To zaufanie nie? jest mega ważne, tak. dla nas, prawda? Y ja też zawsze dziękuję klientom za to zaufanie. Ale dzisiaj spotkałam i zaprosiłam ciebie tutaj, by móc z tobą porozmawiać o rzeczy, które u nas na rynku nie działają. Przynajmniej na moim rynku na pewno nie działają. I bardzo bym chciała, może nawet nie wiem, czy sama wprowadzić to, ale żeby biura się od ciebie uczyły, żeby pośrednicy, żeby klienci zaczęli wymagać od pośredników, od agentów nieruchomości, tak zwanego homesteading. E, home wiem, staging, że tak? homestaging, no, tak. wiem, że ty może nie do końca sama to robisz, mhm. ale chciałabym, żebyś opowiedziała i o tym, i o innych rzeczach, które robisz na co dzień z ofertami. Okej, okay, to jest temat, rzeka. Słuchajcie, <laughs> tak. mogłabym tutaj opowiadać, pisać książki zresztą to ja piję nagrywać, i będę słuchać. W jaki sposób y, y, tę ofertę, jak się tą ofertą należy zaopiekować? Tak, no homestaging to wyjaśnię, to jest taka forma przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Jest nawet lens czyli mm -hmm. przygotowania działki do sprzedaży. Ale zajmijmy się być może domami i mieszkaniami, bo o tym rozmawiamy. Większość z Państwa wie o tym na, na pewno, tak? Czy to jest przygotowanie y, wnętrza do zdjęć, przygotowanie wnętrza do y, prezentacji, od podstawowych rzeczy, Myślisz, y, że to posprzątania. Oj, absolutnie, czy to tak czy to ma sens. Gdyby nie miało to sensu, nie robiłabym tego. E, zaczynał... Czy klient widzi w tym sens? Moi klienci widzą w tym absolutnie sens. Super. Cieszę się, że to powiedziałaś. Tak? A czy powiem dlaczego. No, ponieważ kupujemy oczami. Wszystko kupujemy oczami. Dokładnie, no i tak. wchodzimy do sklepu i kupujemy oczami i, i tak samo jest z nieruchomościami, tym bardziej. Dlaczego y, na przykład, to jest takie bardzo proste porównanie, jak sprzedają panowie, panie też, ale jak sprzedajemy samochód, to jedziemy, myjemy ten samochód, czyścimy, a jak sprzedajemy nieruchomość za kilkaset tysięcy złotych, milionów, to tego nie robimy? E, znaczy, dla mnie to jest tak oczywista rzecz, że e, przygotowuję nieruchomość do sprzedaży. To już, to już nie tylko chodzi o to, żeby posprzątać blat w kuchni, ale tak naprawdę czasem bardzo często reorganizuje całą przestrzeń i życie rodziny, niestety. E, Zgadzają przy... się klienci na coś takiego? Chętnie? Nie odmawiają. Okay. Nie odmawiają. Sprzedawałam kiedyś taki dom w Tęczynku, teraz mi przyszło tak do głowy. I sofa, duży, duży dom, piękny mhm. dom. I była sofa. I ta sofa tak mi nie pasowała. Mojemu fotografowi tak nieładnie to wyglądało mhm. na zdjęciach. I ona była tyłem do wszystkich. Więc zamykała przestrzeń. przestrzeń. No mhm. i e, no, to były dłuższe rozmowy, a, a to była też olbrzymia sofa. To nie było tak, że ktoś sobie mógł z powrotem to, to przenieść. To mhm. No i faktycznie do tej sprzedaży e, zmieniliśmy układ e, salonu zyskał absolutnie wizualnie mm, znacznie przyjemniejsza przestrzeń się zrobiła była totalnie niefunkcjonalna absolutnie się zgadzam yy, te realizacje często są niefunkcjonalne ale są ładne a yy, też klienci z, zgadzają się w tym z tym, z czasem, że ja im mówię, że drodzy Państwo, Państwo sprzedajecie, Państwo się przygotowujecie do wyprowadzki. Więc oni zaczynają faktycznie do prezentacji, posprzątają, ale część tych rzeczy zostaje już nawet w pudełkach. Mhm. I potem przychodzę na kolej, z kolejną prezentacją, mówię: No Pani Magdo, nie, faktycznie, te rzeczy w ogóle nam nie były potrzebne. One już są w pudełkach zapakowane do, A do wyprowadzki. A mówi to kobieta czy mężczyzna? A różnie. Bo wiesz, mężczyźni są zazwyczaj techniczni, oni to, co powiesz, to zazwyczaj robią, ale z kobietami już jest troszkę inaczej. Nie odczuwasz, że mm. Tam na, mm, depczesz jakby i, i kobiecą przestrzeń w domu? Nie, ponieważ mhm. ja zajmuję się sprzedażą. Ja mhm. zajmuję się sprzedażą produktu. I tak naprawdę państwo właściciele mają emocje. Ja absolutnie to rozumiem. Natomiast ja też przedstawiam, jakie mają możliwości. Co zrobić, żeby jak najbardziej mhm. optymalnie, w jak najkrótszym czasie sprzedać. Dokładnie, być y skuteczną. Tak, homestaging, czyli to zdarza się malowanie domu. Zdarzają się takie sytuacje. Często jest po prostu kwestia organizacji, posprzątania, ładnych poduszek, świeczek. No ja mam pół domu wypakowane szparagałami, kocami, wszelkimi rzeczami z homestagingu, bo tego po prostu dużo jest, ale nie wyobrażam sobie, nawet przy wynajęciu mieszkania tak naprawdę elementy homestagingu są realizowane po to, żeby odpersonalizować, po to, żeby ten klient, który przychodzi, chce kupić, E, poczuł się jak u siebie w domu, wyjątkowo, nie jak u kogoś. Nie? Wyjątkowo, że to dla niego tak naprawdę, nie, żeśmy się przygotowali, nie. nie? Ja nawet nie mam na myśli, że wyjątkowo dla niego. Mhm. Nie, on ma pomyśleć, że tak się żyje tu na co dzień. Okay. Że to jest A jego co dom. potem, zabierasz to? E, to Tylko to Jeżeli mam e, nieruchomość nie zamieszkałą, to najczęściej to zostawiam, mhm. jeśli nie jest mi potrzebne do innej realizacji. Często w tym budżecie, na który się umawiam z klientami, mhm. Też Wystarczy. jest budżet na to, żeby jakieś rzeczy kupić, więc ja to zostawiam. To jest najprzyjemniejsza w ogóle i prostsza dla mnie sytuacja. Natomiast najczęściej domy, bo w domach się specjalizuję, są zamieszkałe. W związku z tym przygotowujemy na przykład dzień wcześniej wieczorem albo w tym samym dniu, bo to jest kilka godzin pracy. Mhm. To nie jest tak, że ktoś przyjezie i po, położy kwiatek, nie? To A jest, większość to ludzi jest, tak myśli, Nie, nie to są... To są dni, przynajmniej wizyt kilku, albo jednej co najmniej, zastanowienia się, wymyślenia. To, to tak, jakby dekorować dom, tak, jak na jakąś uroczystość. Yy, także ten dom jest dekorowany potem przyjeżdża, z, to home staging, jest, jest, jest sesja fotograficzna. Czyli masz wirtualny. dodatkowych ludzi, rozumiem, tak, do tego. Sama tego nie robisz wszystkiego. Mm. Jestem pro, y, menedżerem projektu, jak się ostatnio dowiedziałam. To chyba dlatego, że właśnie mam od tego ludzi. Mm -hmm. To nie jest tak, że, że przychodzi pani Magda i... i są, są być może sprzedaże mniejsze, ale tak, mam zespół ludzi, do którymi mm -hmm. się otaczam, y, bo nie jestem w stanie wszystkiego umieć i mieć czasowo nad tym... Czy to się klientom opłaca? Czy to, czy to są dodatkowe dla nich koszty? To już kwestia umówienia. Mhm. Raczej w, umawiamy się na, na pewne wynagrodzenie, które zawiera pewne usługi, mhm. dopasowane do Mówisz sytuacji. Mówisz oczywiście tak, o tym głośno. Oczywiście, że mhm. tak. No jak mówię, no nie będę robić yy, spaceru wirtualnego na działce. Mhm. Homestaging, jak mówię, można zrobić też landstaging, staging, czyli wyrównać, wyrównać działkę, nie wiem, wykosić, mhm. też to, to otoczenie jakoś ładnie przygotować, ale mm, część rzeczy jest już. Dla mnie tak naturalnym sposobie bycia, że no nie wyobrażam sobie nie przygotować w jakkolwiek sposób tego domu. Nie? Ja ci bardzo zazdroszczę, bo u nas na moim rynku bardzo mi tego brakuje. Kiedy ja udało mi się zresztą sprzedać parę takich nieruchomości, które, którym właścicielom zaproponowałam troszkę zmian. Dokupowaliśmy właśnie jakieś zasłonki, jakąś farbę. Mhm. Też, żeśmy Super. sobie coś tam przekładali z meblami. Fajnie poczuli tą zabawę. Kiedy przyszedł klient po takich zmianach dość szybko, byli przeszczęśliwi i stwierdzili po prostu, że gdyby o tym wiedzieli wcześniej, tak, Aha, ale ja im to mówiłam też, tylko ze zlęku, ze strachu po prostu, o tym, że znowu będą musieli coś jeszcze dokładać, coś zmieniać. Boże, gdzie to wszystko my damy, gdzie to wszystko pomieścimy, i tak dalej. Nie? Kiedy pokazało się, jak to jest łatwo zrobić, jak prosto jest potem. Yy, Łazić po takim domu, nie? kiedy pewne rzeczy zostały powynoszone, pozmieniane, nabrało nowego koloru, to sami stwierdzili, że to jest warte. Miałam też taką ostatnią nieruchomość, gdzie dokonałam takiego właśnie takich zmian. Kupiłam wino, fajne kieliszki. Słuchaj, i trzech klientów dokładnie o to samo zapytało: czy wino zostaje? Jak najbardziej. <laughs> to nie było tanie wino, ale właśnie o to wino się chyba rozchodziło, właśnie. bo klienci to poczuli. Oni w tym momencie wchodząc do tej kuchni poczuli, że mogą tu spędzić fajny wieczór, bo kuchnia była tak fajnie, wiesz, zrobiona yy, do przyjemnego spędzenia czasu na wieczór. No więc z mojej perspektywy bardzo mi tego brakuje tutaj. Z zazdrością patrzę. Ale Aniu, ty jesteś od tego, to ty kreujesz tutaj ten rynek. Tak, tak? To ja mam takie wrażenie, że, że trendy, tak e, e. jak ty wyznaczasz trendy u siebie gdzieś tam w swojej pracy, tak ja zacznę tutaj. Chociaż wiem, ty że. Już to robisz. Tak, ja już to robię i wiem, że osoby, które gdzieś tam się uśmiechają pod nosem, też będą to robić. Bo niestety mamy taki. To czas. jest normalne, a słuchajcie, w dodatku jest tak, że rynek nas. Rozpieszczał w ostatnich latach. No, nagrywamy tak. koniec 2022 roku, żeby była wątpliwość dla tych, którzy będą za lata być może oglądać ten, ten materiał. Gdzie ten rynek no, zaczyna się robić coraz bardziej pełzający, gdzie nie ma kredytów, gdzie tych klientów kupujących, nie wiem jak u ciebie to Aniu wygląda, ale jest coraz mniej. Mhm. I tak naprawdę trzeba jeszcze bardziej się wysilić i ten rynek jest coraz bardziej konkurencyjny, żeby przebić się z tą ofertą. Więc jeżeli ty jesteś w stanie swojemu klientowi zaproponować homestaging, spacer wirt, Rytualny, dom otwarty, to jest w ogóle osobny temat, w którym się doktoryzuję i specjalizuje tak. Na I który wszelkie... cię oczywiście zapraszam już teraz. <grym> o, miło. To, to, I masz całą paletę i szereg narzędzi, które możesz zaproponować. Nie wszystkie się, tak jak mówię, trzeba, trzeba stosować. To już masz co zaoferować. Masz, możesz powiedzieć klientowi, tu się udało tak, to się udało, tutaj się nie udało. Ale... To nie jest tak proste, jak myślisz, że, że, że ja wchodzę i za każdym razem się to tak nie, no odbywa, ja, ja to że pani wiem. Magda powiedziała i tak się dzieje, mhm. nie? Tak, słuchają mnie klienci, ale to jest kwestia też takiego naszych wspólnych rozmów i ja mam fajnych klientów. Ja też mam fajnych, natomiast w podcaście chyba 22 mówiłam, albo 21, czy pośrednik to złodziej, dlaczego klienci nas tak określają i co zrobić, aby to miano przestało Strasznie, funkcjonować. Strasznie. Straszne. Tak, dokładnie. Yy, natomiast mówiłam tam o takiej bardzo ważnej rzeczy, jak smażony boczek. Mhm. Dlaczego klienci pozwalają sobie na wprowadzanie, dlaczego biura, agenci, pośrednicy pozwalają wprowadzać klientów kupujących na takie nieruchomości? Powiem Ania inaczej. Dlaczego biura, klienci, bo też indywidualnie ludzie sprzedają, tak. być może słuchają nas osoby, które czują się na tyle ja mam, pewnie... Ja mam nadzieję, że takie tutaj Na są. tyle pewnie w rynku, że być może sami nawet będą i sami sprzedają nieruchomości. Tak. Tak? Nie, każda, nie każdy... Nie, nie, nie każdy nie, chce z pośrednikiem. Nie każdy potrzebuje. Mhm. Tak mhm. naprawdę no, to też jest osobny temat, nie? E, ale ja bym nie powiedziała, że chodzi o ten boczek. Ja dlaczego agenci i biura nieruchomości godzą się na to, żeby właściciele byli podczas prezentacji? Właśnie. To jest w ogóle to, że jest może dal, dalszy krok, ale to u mnie już praktycznie w 100% funkcjonuje i wyniknęło z, z zwykłej praktyki i potrzeb, jakie się rodzą wśród klientów kupujących głównie i, i korzyści, jakie z tego wynikają dla sprzedających, że kupujący się chce u siebie czuć swobodnie. I domu, ale u siebie jeszcze, nie tak? Nie mają takiej mody tutaj, na tym rynku Może biura. Może nie mają jeszcze takiej świadomości, tak? Ja myślę, że to y wynika z tego, że w biurach pracują osoby mało doświadczone, bo tak jest, często. W biurach pracują osoby, którym zależy na tym, żeby sprzedawać. Dosłownie. Natomiast ja osobiście trafiałam i trafiło mi się ostatnio też. Przyjść na nieruchomość, gdzie jak pan otworzył drzwi, to po prostu buchnęła kapusta i smażony boczek autentycznie tak było. Gdzie przeprosiłam po prostu państwa i powiedziałam, że jak będą przygotowani na przyjęcie kupców. To zapraszam do kontaktu. No. Nie zadzwonili niestety, ale widzę, że oferta dalej funkcjonuje w internecie. Bo rozumiem, że klienta kupującego obsługiwałaś w Ja tym obsługiwałam mhm. kupującego. Mhm, to jest Trafiłam na temat. prywatną ofertę, ale no, prze przeprosiłam kupujących, tak? Bo powiedziałam. Zresztą ta pani, która ze mną była, troszkę była zniesmaczona tym, że nie pozwoliłam im wejść, bo im to niby nie robiło różnicy, ale. Po chwili mi powiedziała, że mam rację, bo jedyną rzeczą, która by zapamiętała z prezentacji, byłby zapach. Zgadza się. Który utrzymywałby bardzo. się mm. pewnie na wszystkim, szczególnie na włosach, nie? Albo jak wchodzimy na nieruchomości, gdzie jeszcze klienci palą mnie. Mm. Jeszcze się zdarzają takie. Natomiast y, świadomość, uświadamianie was, uświadamianie y, pośredników. Z czym ta praca się wiąże i jak ona powinna wyglądać, yy, świadczy też chyba o naszym komforcie. Mm -hmm. Bo lepiej się chyba pracuje z klientami, którzy doceniają to, co robimy, i z tymi, którzy czują się komfortowo. Absolutnie się z tobą zgodzę. Też dodam, że ten nasz rynek, środowisko pośredników, bo tak powiedziałaś tutaj, wracając, że, że jeszcze się tutaj u was rozwijają te trendy dopiero. Tak wszędzie jest. I ja pamiętam jeszcze parę lat temu, nawet w Krakowie, a jak pracowałam w Krakowie tam 2010 do 2015, tak mniej więcej 13, to te Katowice i rejon, wydawało mi się rejon o, miast ościennych, że tak że tam jeszcze tak nie dotarły te wieści. Uh -huh. Te że minęły 5-7 lat, uh -huh. czy, czy w ogóle i, i absolutnie te trendy są i jest ma, b, b, bardzo dużo fantastycznych pośredników e, tak. nieruchomości coraz więcej. A co jest najfajniejsze, że te nowe osoby, które wchodzą w rynek, wchodzą już w fajne praktyki. W nową tak? technikę. nową technikę, w praktyki. No to jest naturalne, jak ten świat się rozwija, to i tutaj mają dostęp do YouTube'ów, do podcastów, do tego wszystkiego, więc więc... No,

Ja jestem bardzo zadowolona z tego, w jakim kierunku to idzie w kierunku wyłączności, w super współpracy między mm -hmm. pośrednikami. Ja też współorganizuję od wielu, wielu lat chyba od pięciu w tym roku y, nam stuknęło śniadanie dla pośredników nieruchomości w Katowicach, gdzie my się raz w miesiącu spotykamy w gronie tam około 40 osób, wymieniamy się doświadczeniami, ofertami, no bo o to chodzi edukujemy się i naprawdę jest taka bardzo fajna atmosfera, i ludzie są chętni stąd też te mnie zapraszasz, żeby mm -hmm. ja się podzieliła tą wiedzą. Tak z tobą, tak. z, z, z państwem tutaj, wszystkimi? No, Buduję buduje świadomość naszych klientów, bo i moich, i twoich, i przyszłych, że można pewne rzeczy zrobić inaczej, tak? Że pewne rzeczy, które my robiłyśmy, no bo też pamiętasz czasy gazet, zimnych telefonów. Jak, jak ja, ja przeszłam od razu w tryb internet bardzo szybko. Tak, no tak, ja, tak. Ja, ja zaczęłam naprawdę od gazet i na gazetach długi czas pracowałam. Zresztą smartfona zaczęłam używać w 2016 roku, po tym, jak zobaczyłam, jak moja klientka, która była po 70. Paluszkiem elegancko sobie zasuwała, A, więc stwierdziłam, że ja nie mogę być gorsza. Ale też od tamtej pory weszłam właśnie w ten świat social mediów, czyli kursy zaczęłam obsługiwać Facebooka. Instagrama mam od tego roku dopiero. Ale cieszę się, bo to są dla mnie narzędzia i możliwości podpatrywania, mhm. dzielenia się, ale też tworzenia, bo też tak ma, że jak piszesz posty, to cząstkę swoich myśli wyrzucasz? Absolutnie. Ja w ogóle, jak coś robię, to tylko robię całym sercem, sercem i sobą. Tak. I Dlatego to jest autentyczne. nie jesteś przypadkowo. <noise> no. I, i, I to jest zawsze autentyczne i w zależności, czym się zajmuję, w jakim etapie jestem pracy, to tym się dzielę. I tak jak kiedyś kręciłam filmiki o homestagingu, w ogóle, mhm. tak, tam, tam Aniu, na YouTubie u mnie jest właściwie ten filmik, w którym ja jestem w wannie i pokazuję, jak teraz sobie przypomniałam, słuchajcie, nie ma się co wstydzić, no takie w tym znaczy, myślę, że to jest bardzo zabawny filmik o tym, w jaki sposób należy przygotować nieruchomość do sprzedaży, do sprzedaży mhm. o tym, że, że posprzątać wszystko w, w łazience. A tak. no, przy okazji możecie sobie zerknąć. I to jest taki typowo, to było w czasie, słuchajcie, pandemii tego takiego największego okresu zatrzymania, gdzie siedzieliśmy w domu przez kilka tygodni ja po prostu sobie tam w domu z moim kotem coś nagrałam o tym, żeby też właśnie sobie i też o tym bigosie tam mówię, mhm. jak przygotować, jak ugościć kupującego u siebie w domu, jak stworzyć taką atmosferę, żeby on się czuł jak yy, właśnie u siebie. Stąd chodzi o to odpersonalizację, odpersonalizowanie całego wnętrza, żeby chować swoje prywatne zdjęcia, rzeczy, że, że jak rodzina wchodzi, żeby nie było zapachów właśnie z kuchni, zwierząt. bo niestety są tacy, którzy jak zobaczą kotka, to się zachwycą, ale są tacy, którzy do mają alergię i nie kupią tego domu, i szkoda tego klienta yy, przepalamy oferty z, z, yy, stracić. Stąd ja pracuję w zasadzie w 99%, sprzedaje nieruchomości w systemie domów otwartych, mhm. gdzie mam wpływ na to i steruję tym, jak oferta wygląda. Pytałaś mnie na początku yy, co robię z tymi rzeczami, więc powtórzę, jeżeli Nieruchomość, dom, mieszkanie jest niezamieszkałe, zostawiam, mhm. tak? Wchodzę na gotowo z klientem. Natomiast jest, jest zamieszkałe, no to chowane są te rzeczy. Po czym jak przychodzę na nieruchomość, e, to przychodzę pół godziny wcześniej, rozkładam to wszystko, wszystkie są tam podłogi, pomyte i tak dalej. Wszystko jest właściciele, no na tyle. Z Najczęściej, Zdyscyplinowani. Tak, najczęściej to jest tak, że oni widzą zdjęcia, które są w internecie, oni sobie w większości sami układają. Jak nie mają czasu, oczywiście ja to robię. Są bardzo zaangażowani. Wszystkim nam zależy bardzo na tym, żeby sprzedać sprawnie jak, za jak najlepszą cenę w najkrótszym czasie, czy jak najbardziej optymalnie. Także to jest wysiłek, bo, to, bo trzeba mieć wcześniej ten czas zagospodarowany, trzeba to przemyśleć. I jednorazowo jest większy wysiłek, tak jak przychodzę na prezentację, ale de facto przekłada się to na szybszy na efekt. Na szybszy efekt w ogóle. To smakuje to dużo lepiej, bo to smakuje sukcesem. Osiągasz takie sukcesy od lat. Skutecznością. U siebie tak napisałaś, że zamykasz ile transakcji rocznie? Ojku, co roku się to zmienia? <laughs> co roku się to zmienia? Około 40-50 transakcji. Mhm. Z wynajmami. Z, Zajmujesz się wynajmami. wynajmami? Z wynajmami się też zajmuję, aczkolwiek mamy no, już tutaj wsparcie, jeżeli chodzi mhm. o najem. Nie każdym najmem się zajmuje, e, y, natomiast sprzedaż to zdecydowanie tak. Też sama jej nie robię w całości, tak? Też, też sprzedaję dużo inwestycji w centrum Katowic przy katedrze. To Widziałam. jest cała kamienica. Teraz przyjąłam to. Myślę, jak materiał pójdzie, to już będzie oficjalnie, Zresztą umowę mam podpisaną mhm. w Zabrzu, całą inwestycję do sprzedaży, taką deweloperkę zapraszam serdecznie. Mhm. Tam nie będzie za dużo homestagingu, ale tam będzie znacznie dużo więcej filmowania, relacji i tego typu rzeczy, żeby przyciągnąć klientów. No, tak naprawdę jesteśmy takim Taką też agencją marketingową, zdecydowanie, mhm. tak? Przynajmniej to w jakim ja zakresie pracuję i chyba ty też. Ja to że robię wykorzystujesz sama. te media społecznościowe do tego, żeby oferta trafiła do jak najszerszej grupy odbiorców? Mhm. i Sprzedaję ciutkę mniej. Ja osobiście, mm -hmm. ale robię to, co ty mówisz, że z grupą, ja robię to wszystko sama. Znaczy, ja też to robię sama. Mm -hmm. Grupę osób miałam na myśli tam, znaczy no, bo mam w Krakowie, faktycznie, jak mam w Krakowie nieruchomość, to mam koleżankę, która mm -hmm. w tym Krakowie obsługuje, obsługuje tak? Obsługuje. Mhm. Ja to robię, ale że tak powiem, wspólnie tą pracę mhm. wykonujemy, mhm. nie? No, ja y, powiem tak. Miło się patrzy na osoby, które są zaangażowane. Y, jakie masz postrzeganie y, agentów, y, osób, które pracują w pośrednictwie, którzy tak mechanicznie podchodzą do pewnych rzeczy, biorą, sprzedają, pokazują, wychodzą. Jak klient i jest zadowolony, cześć. jest efekt ekstra. Ale jeżeli <grym> robi to tak, że, mu nie, że, że A że, kiedy że... poznać, że ten klient jest zadowolony albo nie No zadowolony? z efektu. <grym> no, nas, czy umowa. Pośrednictwa nie jest umową rezultatu, Tatu. tylko starannego działania. działania. To jest osobny temat w ogóle ustawowo-prawny, ale y, efekt chociażby no, mierzony w wy wy wymierny efekt, mhm. tak? Bo, doprecyzuj może to pytanie. Y Czy patrząc na klient, na pośredników na rynku, którzy, bo na pewno takich masz i widzisz takich, tak, którzy działają mechanicznie, czyli Licencjonowane biuro mm, no. zaprasza do niezobowiązującej prezentacji. Jest mieszkanie takie, ty na przykład wiesz, że masz klientów, że to jest dobre osiedle, tak? I tam się na pewno to mieszkanie sprzeda. Więc zakładam, i zapewne tak jest, że to biuro ma klientów. I nagle jest pyk, widzisz osobę u notariusza, sprzedaje, odhaczone. Czy taki sposób Cię nie drażni? Ania, ale ja uważam, że każdy ma swój sposób na sprzedaż, mhm. tak? Nie każdy agent ma, będzie i powinien siedzieć i skakać w internecie, używać social mediów. Są tacy, no w komercji to już w ogóle, mhm. że pieniądz woli ciszę, tak? tak. I tam nie robimy za dużego zamieszania. Rozumiem. No każdy pracuje w sposob, na swój sposób, swój Jeż, sposób. jeżeli mhm. mówisz mechanicznie, e, ale pracuje z sukcesem lat naście i przynosi mu to dochód, i, i klienci do niego wracają. No to dlaczego Pytanie: nie, czy nie? wracają, tak? To już ciężko nie będę oceniać czyjegoś biznesu. Myślę, mhm. że na pewno bliżej jest mi do pośredników, którzy a współpracują z innymi pośrednikami, mhm. czyli dzielą się ofertą, że ja mam klienta kupującego i dzwonię do Ani i Ania sprzedaje dom, który mówi: "Aha, mój pan Kazimierz chce ten dom kupić" i Ania mówi: "Tak, Magda, zapraszam cię". Tak. współpracuję. Niestety wiele agencji jest takich, które mówią: "Nie, nie współpracuję". I wiecie dlaczego? Proste, ponieważ nie potrafią sobie wynagrodzenia wynegocjować, wynegocjować. odpowiednio u swojego klienta i chcą wziąć z jednej i z drugiej strony. A uważasz, że wtedy twój klient, gdyby nawet takie biuro Cię wprowadziło na nieruchomość, byłby ciutkę w niebezpieczeństwie? Ale nie rozumiem teraz, bo ja miałam kiedyś taką, całkiem niedawno, taką sytuację, że mój klient kupujący był zainteresowany ofertą innego biura. To biuro zaprosiło mnie na współpracę, informując mm -hmm. mnie, że nie ma wynagrodzenia, więc ja zaproponowałam podzielenie się, ale ja nie byłam do końca przekonana, czy yy, na przykład są papiery, yy, wiesz, dokumentacja, czy się zgadza ze stanem, jaki ja widziałam. Czy yy, o prawnym, czy o, o współpracy między pośrednikami? O prawnym prawnym. No. ponieważ osoba, która nie mhm. dostaje wynagrodzenia, no nie ma podstawy do tego, żeby klient jej dał, na przykład dokumenty, nie? A ja jakie mam tutaj y, możliwości poproszenia o to? To znaczy, ja sobie nie wyobrażam, że ty czy jak miała taką sytuację, no, idziesz do notariusza, musisz znaleźć do notariusza, zbadać, ale na samą dokumenty? Nieruchomość. No to jest kwestia już. Y Zastanowienia się tema, nad tematem, mhm. tak? Jeżeli współpracuje jedno biuro z drugim biurem, no to uważam, że na bazie tej współpracy wymiana dokumentów jest absolutnie normalna. Natomiast tu miałaś sytuację, że tamten pośrednik jeszcze nie miał wynagrodzenia od swojego klienta. No, I nic nie wiedział na i temat nie nieruchomości. Nie no przyjął, przyjął nas w ogóle nie w tym adresie, jak trzeba było. No, to już w ogóle było foPA. To... Bardzo się źle z tym czułam wobec mojego klienta z którym już współpracowałam. Na szczęście jest to taka osoba, która no, nie mnie wybaczyła, ale zrozumiała sytuację, że to była młoda pośredniczka wysłana z biura, która miała nam po prostu otworzyć jakby drzwi, nie? Czuję, że to pachnie partyzantką, czyli tą, tak. jak partyzanci 40 lat temu, nie wiem, walczyli, ale tak naprawdę też ta partyzantka się odbywała jeszcze 10 lat temu na rynku nieruchomości i to na przykład, no, to ganie totalnie, mm -hmm. tak? Gdzie, gdzie biura podpisują umowy na zerowy albo takie. Zobowiązują w, się do się, czegoś na 0%. Mm -hmm. Za darmo i oczekują, że przyjdzie klient. Kupujący, I będzie fair wobec y nich, I on zapłaci i wynagrodzenie, gdzie działają na rzecz y y strony sprzedającej. Znaczy, dla mnie to jest patologia na rynku i może nie, nie chciałabym dzisiaj tego rozwijać, mm -hmm. ale znaczy patologia... Znaczy ja, ja to rozwijałam w innych podcastach, tak? Y gdzie, I cały czas gdzie... uświadamiam klientów, y y ludzi, którzy oglądają ten kanał, że macie wybór. Dokonujcie wyborów, dokonujcie resekcji rynków, agentów, patrzcie. I na szczęście tak jest, bo tak jak powiedziałaś, masz fajnych klientów, ja tak. też mam świadomych klientów. I chwała Panu, że y, możemy mieć taki czas jak teraz, że się spotykamy i opowiadamy się... o tym, żeby ludzi też uświadamiać, że to, że ktoś nam zrobił sługę za darmo, to wcale nie oznacza. To też że... kwestia, niestety powiem to. Y Chyba wprost takiego no, nie To są nieruchomości bez ściemy. Nie do uczenia, braku wiedzy, umiejętności kontaktu z klientem. Mhm i no i to wynika po prostu jak ktoś nie potrafi sobie wynegocjować własnego wynagrodzenia to to potem tak to byle jak trochę wygląda ale mamy bardzo fajnych klientów i naprawdę y, to tak jak ty Ania powiedziałaś do kamery przed chwilą że dokonujcie wyborów tak. my pośrednicy też dokonujemy wyborów ja też nie każdą nieruchomością zajmę się sprzedawać bo a y, nieruchomość może mieć jakieś wady, albo po prostu może nie być chemii między właścicielem, albo się nie dogadamy na poziomie umowy pośrednictwa i oczekiwań wspólnych, mm -hmm, prawda? Z, z wadami to my sobie prawnymi dobrze dział, Radzimy, pra, tak? dział, dział prawny, szczególnie u nas yy, 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 bardzo dobrze radzi, ale po prostu. I to też nie jest y, to taki właściwie apel do siebie, do innych pośredników, że nie musimy wszystkiego też, nie musicie wszystkiego przyjąć. Całe szczęście, <noise> bo w no, ten sposób yy, yy... mamy bardzo dobre relacje relacje z klientami, tak. którzy nas doceniają, tak? I są. Powiedz mi, e, jak przychodzą do ciebie klienci, masz potem z nimi jeszcze relacje? Utrzymujesz Że kontakty? Absolutnie tak. Niektórzy moich klientów... niektórzy się, przyja klient się przyjaźni. Tak, tak. E, wysyłam tak. im kartki tak, co roku tak, na święta. Tak, tak, Nawet ostatnio do mnie zadzwoniła pośrednio, Boże klientka, której wynajęłam jedną mieszkanków, kiedyś mieszkanko, no bo to taki był nieduży temat. E, I ja się jej przypominałam, bo umowa się kończy. Ja oczywiście wiem kiedy się umowa mhm. kończy najmu, to to ten. Ja mówi, przed... że na kolejne na kolejne dwa lata, a teraz na kolejne pięć lat prze. Yy... Przedłużyła. przedłużyła umowę. I tak właśnie wspomniała pani Magda: a tu zawsze taką fajną kartkę od pani dostaje mhm. z grupy Pro, że jesteśmy wszyscy na tym zdjęciu. I, i, I ja po prostu te kontakty z życzliwości, ale też z biznesowego punktu widzenia, gdzieś utrzymuję. Efekt jest taki, że też będziemy teraz rozmawiać o zakupie nieruchomości, więc jakby temat się gdzieś po prostu cały czas przewija. A ja w ogóle mam taką. Ja nie wiem, czy to jest dobre, może nie będę oceniać. Ja bardzo często z klientami na ty przechodzę. Oczywiście nie ze wszystkimi, ale w sposób naturalny się to dzieje. Ja wielu I... klientów mam za swoich bardzo dobrych, znajomych, i... przyjaciół. I to nie znaczy, że nie, nie z każdym, część z tych klientów faktycznie gdzieś tam zostaje w moim życiu. Mhm. Ale to o co pytasz? Relacje. Tak, no bo nasza praca polega na relacjach, mhm. nie? Mhm. I bez tego tak naprawdę, no, co, nam, co da nam racja, jak nie mamy relacji, nie? Mhm. Yes. Super, fajnie. Dziękuję ci, że, mi, że, że to powiedziałaś. Powiedziałaś też na swojej stronie, że czujesz ciągły głód mm. i wiedzy i, <laughs> i czego jeszcze? Słuchajcie, bo y, najgorzej to się zatrzymać, bo jak się zatrzymamy, mm -hmm. to, to się y, to idziemy... Się cofamy. Ja mam takie poczucie, że jestem w dobrym miejscu, z dobrymi ludźmi współpracuję w grupie pro, z ludźmi tak jak ja, z wieloletnim, nastoletnim doświadczeniem. Uczymy się od siebie nawzajem. I to już ja zaczynam innych uczyć, ale to jest osobny projekt w Labulatorium Agenta, które z Kasią Czerwiak e, rok temu rozpoczęłyśmy takie szkolenia dla agentów. Ale ja też się uczę i, na przykład, w ubiegłym roku skończyłam e, szkołę sandlerowską z e, sprzedaży, mhm. i dalej jestem na kolejnych kursach. Mm, I dopóki będzie mnie to jarać i będę się cieszyć, i każdy case też jest inny, i, i każdy case coś nowego wnosi, no to będę to to robić. Mhm, fajnie, cieszę no. się, bo ja dokładnie takie samo mam postrzeganie yy, pracy i wiedzy i ciągle mam ten głód właśnie poznawania różnych rzeczy. Nie tylko tych technicznych, nie? Ale tego rozwoju właściwie, co dalej, co jeszcze można byłoby zrobić, jak tego klienta jeszcze lepiej zachęcić. Yy, Ale to słuchajcie, to jest nie tylko kwestia naszej branży, naszej sprzedaży, ani tak ci weszłam słowo, no. ale tak, bo ja, ja, ja jestem absolutną zwolenniczką, uwielbiam naszą branżę i ostatnio doszłam do wniosku, że w ogóle my fantastyczny zawód wykonujemy, bo gdzie ja nikolwiek nie pojadę w Polskę, to tak. ja mam swoich znajomych, tak, przyjaciół. Tak, bo, a, tak, tak. Bardzo I wiesz, wszędzie pracuje, można to robić. Tak, W ogóle możemy wyjechać w ogóle na <noise> drugi koniec świata, a na pewno w Polsce w bardzo prosty sposób można się przeprowadzić i wykonywać na sam zawód. E, I Ja byłam ostatnio we Władysławowie i tak, słuchajcie, tak, co idę, to zawsze patrzę gdzieś tam jakieś biuro nieruchomości, patrzę, a otwarte, wchodzę i, i siedzi taka dziewczyna i się tak przedstawiłam, że taka dziwna, ktoś przychodzi i mówi: Też jestem agentką ze śląska, cześć. <noise> Ale jak ochłonęło, to cóż, jak siadł, tak, fajnie się nam rozmawiało. Yy, okazało się, że ona w ogóle pracowała w tej samej firmie farmaceutycznej, bo ja przed nieruchomościami pracowałam w firmie farmaceutycznej y -y. naście lat temu. Y -y. Także zupełnie się okazało jeszcze inny zbieg okoliczności. No i mamy kontakt, mamy kontakt na, y, przez, przez Facebooka głównie i to jest po to też te relacje się utrzymuje, żeby, żeby móc tych klientów też obsługiwać z różnych rejonów y -y. Polski. Koleżanka z Gdańska przysyła mi kontakt do sprzedaży mieszkania w Katowicach, bo jej klient a ja z kolei do Koszalina wysyłam klientkę, która chce kupić. Ja do nie? To, to na tym to polega taka zdrowa, fajna współpraca tak. i wspólna właśnie właśnie ten głód wiedzy, że wspólnie się uczy. Też jeździsz mhm. na konferencje, prawda? Tak. No bez tego to tak. Uważasz, że to jest potrzebne? No Aniu, no. Nam czy klientom? To jest nam potrzebne, żeby móc pomóc klientom. Mhm, dokładnie. Żeby, no, żeby tę wiedzę, żeby mieć tą świeżość wiedzy. No cały czas wiedzy, się coś zmienia na rynku, tak? W tych wszystkich kwestiach prawny, marketingowych. Marketing, no, tak, tak. Myślę, że to jest nasze zobowiązanie w ogóle wobec mhm. klientów, no skoro oferujemy Ja mam nawet takie taką... coś w umowie pośrednictwa, że ja się zobowiązuję do ciągłego doszkalania, żeby y, klientowi dać jak najwyższą i najlepszą wartość. No zdecydowanie tak, no. nie? ale to klient wybierze, bo teraz jest tak, że można nas sprawdzić mhm. w wszelak, wszelaki sposób w najprościej. Większość już ludzi potrafi korzystać z internetu, więc wpisze imię, nazwisko, wgoogluje. Przestrzegam Państwa was. Nie wiem, że jak się do Was zgłaszać przez ty, ale jak ogłaszacie na przykład jakąś nieruchomość swoją, wrzucacie tam do, do internetu i dzwoni do Was zapewne naście agencji, Odbieracie telefony, jesteście tym zmęczeni, ale to nie wybierajcie pierwszej z brzegu. Jeżeli mm -hmm. już nie macie swojego zaprzyjaźnionego agenta, kogoś kogo sami wybraliście wcześniej, jeśli planujecie, bo tak naj byłoby najfajniej, jeżeli planujecie sprzedawać z biurem nieruchomości, to najlepiej wykonać ten odrobinę wysiłku z własnej strony. Popytać znajomych, przejść w podstawowy internet ja i o tym wybrać sobie w sobie 20 drugim no, Także to Oczywista oczywistość, tak. jak się okazuje. A jeżeli tego nie zrobiliście, tylko wystawiliście sobie ogłoszenie i ktoś dzwoni, to też sprawdźcie. No i w ogóle temat osobny, temat umowy otwartej na wyłączność, ale chyba nie dziś, nie? Nie, to już to też mówiliśmy. No. Zresztą ja, moi klienci są też uświadomieni, że ja bardziej działam na umowę. Bardziej działam. Działam tylko i wyłącznie na umowach na wyłączność, ponieważ angażuję się z klientem, który docenia mnie, moją pracę i chce skuteczności. Znaczy inaczej trudno Państwu, trudno dać Wam jakąś dobrą wartość bez, do mnie trafiają na przykład, teraz rozmawiam w sprawie sprzedaży kolejnego domu, gdzie dom już jest kilka miesięcy na rynku, nawet chyba pół roku, ponad pół roku, no i pokazują mi ofertę i ja mówię, no nie będę oceniać tej oferty, bo ten agent na umowie otwartej nie mógł nic więcej zrobić, jak przyjść komórką zrobić zdjęcia tak naprawdę. No dobrze, że posprzątał, bo... Bo, bo, bo przynajmniej tu, tu mhm. akurat było posprzątane, no bo nie ma pewności sprzedaży, też nie będzie się po prostu angażował. A żeby dać całą y, wiedzę, wartość, umiejętności i zaangażować siebie, no to też... Y, Musi wiedzieć po co, nie? I tak, za co. Mhm. No. A myślisz, że to jest tylko kwestia pośredników? jeśli takie nieruchomości się nie sprzedają? Oj, temat, to myślę, że to jest, to, to wymaga analizy. To nie jest mhm. tak, że to jest kwestia, że pośrednik umie, czy nie umie. Niestety, niestety, często to w większości leży po stronie nieruchomości, ale też jej właśnie przygotowania, mhm. tak? Bo, yy, bo czasem wystarczy właśnie przemalować pomarańczowe, czy zielone ściany. Jakkolwiek państwo lubicie sobie takie ściany mieć. U moich rodziców jest zielona zawsze kuchnia. Jakbym miała ją sprzedawać, to bym musiała duży bój przeprowadzić, żeby ją przemalować na kolor Fotogra fotogeniczny, jasny, mhm. kremowy, już nie biały, ale jakiś taki przełamany. Yy, nie wiem, czy Ania też tak ma, że wchodzisz do, do jakichś mieszkań, domów i widzisz. Czarny? E o, to, to, już, to już taka bardzo indywidualna opcja, mhm. ale bordowy, pomarańczowy. Pęch. I, i państwo mi mówią, no to niedawno porabiało taki. A ja mówię, no ale to co, to tak 11 lat temu? Skąd pani wie? Bo ja wiem, że w tym czasie takie, takie kolory, kolory były różne. I, I ludzie mieszkają w różnych kolorach i to jest w ogóle super. Ja też bardzo lubię, jakieś tam granaty też mam u siebie. E, natomiast po prostu zaufajcie temu pośrednikowi, jeśli już go zatrudniacie, że ten kolor niekoniecznie jest kolorem, który przyciągnie Waszą uwagę tych klientów, którym chcecie sprzedać, nie? Mam też taką nieruchomość, że żadne argumenty nie trafiają do właścicieli. Oni uważają, że klient, który kupi, sobie sam przemaluje. I najczęściej jest, tak jest. To jest pierwsza tak? odpowiedź. To tak, jest pierwsza najczęściej odpowiedź. tak jest. Natomiast uwierzcie mi, że klienci kupujący patrzą głównie na ten kolor. I każda prezentacja właściwie na tym domu kończy u mnie się kolorem. Mm -hmm. Więc y ja już nawet zaproponowałam, że kupię tą farbę. Natomiast sama nie potrafię tego robić, żeby mm. strona po prostu sprzedająca sama się zaangażowała w to, ale to też mało pomaga. I uwierzcie mi, że jeśli chcecie sprzedać coś dobrze i szybko, sprawnie, to trzeba się słuchać ludzi, którzy się na tym znają, bo odbiór kupującego klienta jest kwintesencją, czy coś jest dopięte od razu, czy nie. Czy albo będziemy czekać na cenę. I rozciągniemy bo to szkoda, w czasie. Szkoda ceną od razu tutaj manewrować, bo nie zawsze cena jest... Ja też tak uważam. Nie jest, ma sensu zmierzać no. tak, nieruch cenę nieruchomości, bo one są w cenie dzisiaj, tak? One mają swoje ceny. Natomiast pożąglowałabym właśnie tymi kolorami kolorami w ogóle zastanowienie się, w jaki sposób jest oferta prezentowana, mhm. bo to, że klient przyjdzie i obetnie cenie o 20-30 tysięcy, a okaże się, że za 2000 możecie Państwo przemalować sobie i e, w jaki sposób zmienić, zmienić wizerunek. układ, wizerunek i, i znacznie większy będzie odbiór, więcej klientów, wzrośnie konkurencja, więc cena też będzie, czy, więc oferta też będzie ciekawsza i tak naprawdę nawet nie ciekawsza, ale jak będzie więcej chętnych, to wy będziecie mogli wtedy wybierać komu sprzedajecie, a nie y, przyjdzie jeden klient i ten jeden klient będzie wtedy dyktował wam warunki. Nie, jak będzie więcej klientów i do tego też domy otwarte właśnie służą, to y, to wy dyktujecie wtedy warunki. Drodzy Państwo, moim gościem dzisiaj była i jest Magda Uszycka, która działa prężnie i skutecznie na katowickim i krakowskim rynku. Obrzeża też chyba, tak? Ja pracuję tak naprawdę Katowice. Specjalizuję się w sprzedaży domów to... do 50 kilometrów, więc w gruncie rzeczy w okolicach Żor też mogłabym się zakręcić. No nie, tu ale, już jest ale... prawie 70. Ale... <noise> Ta. e, ale tak naprawdę Katowice, Śląsk i Kraków sam mhm. sobie. Fajne rzeczy zostały dzisiaj powiedziane. Po pierwsze, dokonujcie wyborów. Mądrze tak i na spokojnie. I na spokojnie słuchajcie tego, co ktoś mądry mówi, kto doświadczony mówi wam jak pewne rzeczy zrobić, żeby skutecznie w dobrej cenie sprzedać waszą nieruchomość. Słuchajcie siebie, bo to też jest ważne. Tak? Jeśli coś się z czymś nie zgadza, to nie będzie flow. Prezentujcie swoje nieruchomości we właściwy sposób, nie na szybko i nie byle jak, bo to do niczego nas nie doprowadzi. A przede wszystkim zawsze patrzcie na rynek, oceniajcie, dokonujcie wyboru i przede wszystkim wspierajcie się dobrym wyborem. Dobrego agenta, dobrego pośrednika nieruchomości. Dziękuję Ci, Magdo, za, dzisiejszy, za dzisiejsze spotkanie, za ten odcinek. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj zagościsz w innym temacie. Dziękuję. Bo zamierzam również Magdę tu jeszcze raz przyciągnąć dobrym tematem otwartych domów. O, Myślę, że się tym specjalizujesz. Bardzo chętnie się podzielę tym tematem, bo naprawdę jest to taki mój konik ostatnimi. Czasy, tak. tak, ja wiem o tym i mam nadzieję, że Państwo będziecie czekać na ten odcinek. A za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję i jeszcze raz zapraszam na patronate.pl Anna Strzelczyk. Dokonujcie wpłat, żebym mogła być dla Was z takimi gośćmi. Dziękuję. Dziękuję, Aniu, bardzo serdecznie dziękuję Wam Państwu i no, do Widzimy się zobaczenia. Za niedługo. No.